No i gitara. Cześć, dzień dobry, witajcie. Witajcie, miło Was widzieć, jak co tydzień zapraszamy do kolejnego przeglądu wydarzeń tygodnia na rynku GSM w Polsce i na świecie. I to były to nudne było? Tydzień znowu. Właśnie, teraz nie było trochę, więc będzie dzisiaj trochę może więcej rzeczy. Ale co było tym wydarzeniem tygodnia? Bo coś czuję, że chyba wiem, co masz na myśli. Wydarzenie tygodnia było dzisiaj, jak przyszedł do mnie w kurier w momencie, kiedy byłem w łazience, zatrąbił, a ja mam łazienkę po drugiej stronie domu i ja wybiegłem w negliżu, nie takim zupełnym co prawda, ale w negliżu i przekazał mi paczkę taką z kokardką czerwoną na paczce, dziwnie na mnie patrząc lekko i wtedy się zorientowałem, że wybiegłem niekompletnie ubrany, ale uśmiechnął się tylko i pojechał. Przywiózł mi takie cudo. A nie widzę, a muszę na moment sobie powiększyć, dlatego że nie widzę, czy wy będziecie widzieć. Najpierw go pokażę może. Pokażę go może takiego. O, takiego ładnego białego dostałem. No, to biały, no to nawet no. Taki ładny. O, tutaj ma jacka dla fetyszystów jackowych, tutaj ma jacka i USB-C. O, a głośników ile ma? Jak już pokazałeś. Głośników ma dwa. Gra w stereo i jeszcze ze specjalnym engine'em jakimś LG. Ale powiem szczerze, że najpiękniejsza rzecz w tym smartfonie to to, że on jest piękny. To jest rzecz niesamowita, dlatego że od LG dawno nie dostaliśmy tak ładnego smartfona. Podobno go chwalą oczywiście na całym świecie za to, że jest bardzo ładny. To jest ładny. Jest Ale... bardzo dobrej jakości obudowa, słuchaj. Jak widzicie z zaokrąglonym ekranem, ja go nie włączam, dlatego że go tutaj ciężko jest utrzymać w tym. Mogę go pokazać Wam wyświetlacz. Wyświetlacz jest OLED, świeci bardzo ładnie. Ja go przytłumiłem w tej chwili, żeby kamera go w ogóle złapała, ale on świeci bardzo jasno. Aha. Są bardzo ładne, nasycone kolory, ale powiem szczerze, że jest to matryca inna niż Samsungowa, znaczy albo inaczej jest oprogramowana przynajmniej, jeżeli to byłaby matryca. Chociaż nie sądzę, to jest LG raczej. Raczej mają swoje przecież. Jest rzeczywiście fajne. Jak widzicie, jedyną rzeczą szpecącą ten smartfon z przodu tutaj jest ten cholerny notch, który znowu musi tutaj być niestety. O dziwo. Natomiast rzeczą dosyć niesłychaną na obecnym rynku smartfonowym jest to, że skurczybyki schowali aparaty. Nie wszystkie, jak widzicie, bo no ten największy wystaje. Z tego smartfona chodzi o to wystawanie aparatu, które mam nadzieję w tej O chwili. Kurczę, no to faktycznie, to już mi się podoba. To znaczy, on wystaje niedużo, natomiast cała reszta jest schowana w... Czyli jednak można. Jednak można, przynajmniej jeżeli chodzi o całą resztę aparatu. Skoro Oppo potrafi, LG potrafi, to czemu jakoś innym nie wychodzi, nie? Natomiast aparaty są, jeżeli chodzi o zestaw, takie sobie, dlatego że tutaj jest 48 megapikseli i to jest standard taki w tej chwili. Na tę półkę jest 8 szerokokątna, która działa całkiem fajnie, nawet wrzuciłem tam do artykułu, jak zajrzycie z jedno zdjęcie. Linki przypominam na dole. Natomiast trzeci aparat jest niestety wyłącznie do rozmywania tła. Ja dzisiaj jeszcze sprawdzałem na wszelki wypadek, dlatego że w interfejsie aparatu jest dwukrotne powiększenie programowe, znaczy można sobie kliknąć guziczek dwa razy. Ale to jest niestety to jest kombinowane powiększenie i to nie jest prawdziwe powiększenie bezstratne oparte na teleobiektywie. Nie ma teleobiektywu niestety. Kurczę, no dobra, ale już co Jacek, bo rozwodzisz się nad tym telefonem, ale nie powiedziałeś, co to za model i przede wszystkim ile kosztuje, bo to ludzi interesuje. Przepraszam, słuchajcie, to jest LG Velvet. LG Velvet, najładniejszy chyba obecnie na rynku dostępny smartfon LG. Mnie się w każdym razie bardzo, bardzo podoba na pierwszy rzut oka. Jeżeli chodzi o szczegóły, to oczywiście będzie go trzeba przetestować, zanim się coś sensownego powie. Natomiast wydaje mi się na dziś, że jest to bardzo dobre posunięcie LG. Bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi o jakby technologię prezentowaną przez Koreańczyków w tej chwili. I wydaje mi się, że to no ma sens, no po prostu ma sens. A ile kosztuje? No niestety tanie nie jest. Przykro mi bardzo, ale tanie nie jest. Cena jest oczywiście w artykule. Warto zajrzeć do artykułu, dlatego że tam są jednocześnie promocje operatorskie.
Także serdecznie polecam, natomiast nie jestem w stanie się w tej chwili przeklikać, ponieważ mam kamerę zawieszoną. Tak. No już, to ja już zobaczę tą cenę. Jeżeli mógłbyś zerknąć, na samym końcu artykułu jest. Dobra, właśnie przewijam, kurczę, ale żeś artykuł, słuchajcie, zachęcam, zajrzyjcie do artykułu, bo Jacek się, kurczę, narobił, nawet zdjęcia przykładowe już rzucił. To znaczy, ja to na szybko robiłem dzisiaj od rana, no, dlatego, ale są, tak? Miałem... No tak, są. Więc już możecie zobaczyć, jakie zdjęcia to robi. Sugerowana cena detaliczna, moi drodzy, to 2599. A nie, jeszcze raz, ile? 2599, ale zerknijcie do artykułu, bo dodają gratisy i kurczę, te gratisy, powiem szczerze, że przynajmniej jeden z nich, dodatkowy wyświetlacz taki w pokrowcu. Drugi wyświetlacz jest rzeczywiście bardzo fajny. No to słuchajcie, on kosztuje, myślę, około 1000 sam z siebie, albo w tej okolicy, może nie cały 1000, ale tanie to nie jest. Zresztą te słuchawki, które u innych operatorów są, też nie są z najniższej półki, także no próbują jakoś tą cenę osłodzić, bo kurczę, powiem szczerze, że mam wrażenie, że LG będzie miał trochę problem z tym telefonem, bo to jest model, który według tam wcześniejszych plotek zapowiedzi, ma zastąpić uśmierconą serię G, która kiedyś była flagowa, a teraz ten Velvet to jest taki semiflagowiec. On jest bardzo ładny, ale speckę ma taką, powiedzmy, z tego segmentu tych modnych obecnie prawie flagowców. No więc pewnie jakoś LG tutaj gra na... To znaczy tutaj na plus na pewno jest i sam wyświetlacz, który, no jakby pomijając zakrzywienie brzegów, które się może komuś podobać, a komuś nie podobać, na razie nie zauważyłem, żeby to jakoś źle działało, żeby mi wychwytywało. Ludzie tego nie lubią, wiesz? Ale wiem, że sporo ludzi tego nie przepada po prostu za tym. Matryca jest bardzo dobra, rozdzielczość jest bardzo fajna. Ten smartfon, pierwsze co się jakby narzuca po wzięciu go do ręki, to jest to, że on jest strasznie długi, bo on ma ten taki największy cinematic, ten stosunek boków, tak? No. Jest rozciągnięty bardzo mocno. Fajny do oglądania filmów, gdyby nie natomiast, ten nos. Ale jest stereo, więc... No, jest stereo. Do filmów myślę spoko, nie? Natomiast druga rzecz, która się właśnie rzuca, to jakie to jest ładne urządzenie. Ładne i w ręce czuje się rzeczywiście, że jest to urządzenie premium. Jestem daleki akurat od reklamowania samej marki LG. Nie przepadam, natomiast to po wzięciu do ręki po prostu sprawia, że aż się człowiekowi chce używać. Natomiast jest jedna rzecz, o której też piszę, mianowicie to, że on wygląda na stosunkowo delikatny przez to owinięcie wyświetlacza. No to chyba każdy z tego rodzaju prawda? A on, słuchajcie, ma tą normę militarną, Military Standard 810G, ma IP68 w związku z tym. No to akurat jest możliwe, nawet zagięty mechanizm. Ale wiesz co, w tą militarną normę to ja powoli przestaję wierzyć. Jak patrzę, jakie telefony ją dostają. Mam podobnie, dlatego umówmy się, że nie będę go w okresie testowym próbował upuszczać na beton raczej. Ale potem spróbujesz? A to ja ci powiem hita, będzie wyznanie, bo właśnie chcę nawiązać a propos zagiętego ekranu do jednej rzeczy, ale podsunąłeś mi druga. Ty wiesz co, niedawno testowałem Motorola Edge, czyli tą z bardzo mocno zagiętym ekranem i wiesz co, przyznaję się, przepraszam, ale mi upadła. Upadła mi jakby siadłem z samochodu na beton i choroba się nie zbiła. Troszeczkę się ramka obrysowała. Ja po prostu już prawie, że zawału dostałem, zanim wylazłem z tego auta, a choroba, telefon patrzę cały. Natomiast chciałem wrócić do zagiętego ekranu, bo pewnie będziesz testował ten telefon, to ci podsunę takiego tipa. No, no. Gdybyś zobaczył w oprogramowaniu, czy przypadkiem nie ma opcji pozwalającej zwęzić pole wyświetlanego tekstu czy obrazu w niektórych aplikacjach, szczególnie w przeglądarce. Na pewno w Chromie to działa. Motorola coś takiego zrobiła, bo skubańcy chyba przewidzieli, że ludzie nie lubią, nie wszyscy lubią zaginane ekrany i faktycznie, że jak tekst wyłazi na te zagięcia, to się robi nieczytelny, bo te literki się rozłażą, obraz się przebarwia. Wiem. Wiesz o co chodzi. Że Motka właśnie dała takie fajne rozwiązanie, strasznie mi się to spodobało, a powiem szczerze, że od lat używam telefonu z zagiętym ekranem i tam tego nie ma. Także... Ale dobra, o wszystkim wam opowiem w recenzji Motorola. Okay, ale jak to wizualnie, bo to, że się rzeczywiście obcina, to powoduje, że po bokach zaczynasz mieć nagle czarne paski. No nie czarne, takie kolorowe. I wiesz co, ci powiem tak, mnie to się strasznie podoba,
bo w zasadzie nie przeszkadza w normalnym użytkowaniu, bo tak jak powiedziałem, włączyłem sobie tą funkcję przycinania tego obrazu do węższego i już. Natomiast jak ten telefon leżał, jak on, ta tapetka fajnie na nim pływała, no po prostu śliczność. To jest zrobione dla bajeru, dla stylu, dla wyglądu. Praktyczności w tym wiele nie ma, chociaż próbowali ograć, dodając na przykład dodatkowe triggery do grania, takie przyciski na górze. Próbowali ograć, dodając na przykład możliwość wyświetlenia linijki na boku, takie pierdółeczki, jak taki dodatkowy panel wysuwany, ale to podobne coś było na przykład w Samsungach. Ale kurczę, a o ile z tego panelu ja się przyzwyczaiłem do korzystania w Samsungu, gdzie jest dłuższy, o tyle do tego w Motorola trochę pewnie by mi zajęło. W każdym razie dla mnie zagięte ekrany są kompletnie useless, ale są śliczne. I ja na przykład, kierując się wyglądem telefonu, tak, ja używam telefonu z zagiętym ekranem, bo po prostu mi się podoba i już. No ja też używam na co dzień telefonu z lekko zagiętym ekranem i powiem szczerze, no, na co dzień mi to normalnie nie przeszkadza. Ja się spotkałem z tym, że ludzie mają problem rzeczywiście z zaginającym się tekstem, no ale to sobie można czytać albo odwrotnie, zmieniając orientację, albo można sobie przesuwać palcem. No kurczę, no nie bądźmy aż tak wygodni. Być może nie wiem, no to komuś rzeczywiście wadzi. Ja jestem w stanie zrozumieć, że różni ludzie mają różne potrzeby. Każdy ma swoje upodobania, no nie każdemu się podoba może to przebarwienie na boku. No, ale to jest tak samo jak z demonizowaniem plastikowych obudów. Ludzie czasem, ja w recenzji chwalę obudowę, że jest plastikowa, ludzie mówią, co ty głupi, no plastik chwalisz? No tak, chwalę, bo mi się kurczę nie potłucze, jak upadnie na ziemię. Tak, rzeczywiście plastik ma to do siebie, że raz, że wymiana jest tańsza, jeżeli się zdarza, że raczej, bo są oczywiście wyjątki, ale zazwyczaj wymiana jest tańsza i jest to de facto rzecz bardziej elastyczna, w związku z tym w niektórych zastosowaniach, ja nie mówię, że w każdym, w niektórych zastosowaniach plastik ma po prostu sens. Dokładnie. Dobra, czy coś jeszcze chcesz opowiadać o tym Velvecie, czy lecimy dalej? Nie, ja zapraszam serdecznie do tego króciutkiego artykułu, który zrobiłem. Wrzucę jeszcze zdjęcia w normalnej rozdzielczości, to są zdjęcia robione na szybko, w związku z tym ja się nie przykładałem do tego, po prostu wyszedłem i pstryknąłem kilka razy. Natomiast wrzucę w normalnym rozmiarze na kartę telefonu, bo tego jeszcze nie zrobiłem, one są w artykule, na karcie nie ma. Myślę, że zanim film się ukaże, to już pewnie zdążysz to zrobić. Także. Na karcie myślę, możecie zajrzeć i tam będzie co najmniej kilka zdjątek z LG Velvet, takich odstykanych z ręki, bez żadnego tego, tak że można sobie wejść i zobaczyć. Będziecie w pewnym rozmiarze. Natomiast LG w tym tygodniu pokazało znacznie więcej telefonów, tylko że one nas jakby średnio interesują, dlatego że to są telefony, które wyszły dla Ameryki, dla Stanów Zjednoczonych i są to głównie konstrukcje operatorskie. Wyszedł jeden model, który u różnych operatorów różnie się nazywa i to jest Rizio 4 i Fortune 3. To jest w zasadzie identyczna konstrukcja, która nie jest niczym specjalnym, oparta na Helio A25. Z wyświetlaczykiem 5,7 cala o rozdzielczości HD+, z pamięcią 16 giga flesza i 2 RAM-u. Także budżetowa rzecz dla amerykańskich operatorów, ale warto wspomnieć, bo wyszły. Tak? Tam w Stanach też jeszcze jakieś ZT się pojawiło, ale ja mam dziwne wrażenie, wiesz co, odnośnie tych nowości z amerykańskiego rynku. Nie wiem, czy zauważyłeś, że one wszystkie są raczej telefonami z niższej półki, by nie powiedzieć z tej najniższej. Przynajmniej ostatnio, tak. Rzadko kiedy się zdarza jakiś taki hiperflagowiec. Raczej mamy do czynienia chyba z takimi telefonami, które operatorzy pewnie pchają ludziom po dolarku. Ja jestem zwolennikiem różnych teorii spiskowych, w związku z tym... Żadna teoria spiskowa, od taki trend zauważyłem. Ale nie, spoko, ja jestem natomiast zwolennikiem teorii spiskowych i myślę sobie, że w Stanach Zjednoczonych ponad Apple i ponad Samsunga nie ma kto wyskoczyć w tej chwili. Albo po prostu może operatorzy, wiesz, uznali, że i tak się nie sprzeda, a jest rynek albo właśnie na Samsungi i iPhony, głównie iPhony, albo jest rynek na telefony za dolara, które biorą albo ludzie najmniej zaproszeni, albo ci, którzy nie potrzebują, albo ci, którzy potrzebują raz zadzwonić i wyrzucić taki telefon. Według mnie lobby w koreańsko-Apple'owe jest na tyle silne w Stanach, że po prostu nie pozwolą nikomu wyskoczyć. No jak ktoś próbował wyskoczyć, to się rozpoczęła wojna gospodarcza. No tak jak Huawei próbował wejść do amerykańskich operatorów,
to Huawei musiał w ogóle wyjść ze Stanów. Myślę, że akurat ja bym w to Koreańczyków nie mieszał raczej. Poza tym, no ja nie przepadam za teoriami spiskowymi, ci co mnie znają, to wiedzą. To znaczy Samsung to jest ogólnoświatowa korporacja, w związku z tym bardzo możliwe, że to w Stanach to nie Koreańczycy, tylko głównie Amerykanie, którzy pracują w Samsungu po prostu. No może, ale... Niemniej w tej nie wybiegałby chwili spółka amerykańska to są Samsungi i Apple, tam nie ma nic więcej. Adam. Słuchaj, coś więcej w Stanach? Jacek, powiem ci tak. Moim zdaniem, z drugiej strony, ale masz koszulkę fajną. Z drugiej strony, to się nie dziwi. Jeden z naszych widzów dzisiaj założyłem czerwoną, bo pomyślałem, że mi do twarzy będzie. Dostałem torebkę od Zary z tym LG, taką na łańcuszku. No, mogę wam w zasadzie nawet pokazać. Nie wiem, czy chcecie zobaczyć torebkę od Zary. Zara wraca. Niemniej dostałem taką elegancką i dostałem muchę cudowną, taką czarną. Po to się cieszy z torebki. Słucham? To się żona z torebki ucieszy, chyba że męska torebka. No ja już miałem zapytanie nieśmiałe na Facebooku, co ja będę z tą torebką robił i musiałem niestety odpowiedzieć, że pozwolę zdecydować żonie, co będę z tą torebką robił, bo sam oczywiście chodziłbym po lesie i sobie nią wymachiwał, tak, i zbierał grzyby do niej, a żona może zdecydować inaczej. No bo dla mnie męska torebka to wewnętrzna sprzeczność akurat. Wiesz co, ona na męską nie wygląda w żaden sposób, jest takiego... Z takiej przezroczystej pleksy, obitej skórą prawdopodobnie ekologiczną, tak zwaną skórą. Tak, i z łańcuszkiem. Skóra musi być prawdziwa. Sam raz do machania. Nie męczmy torebki. Na czym to żeśmy stanęli? Aha, na teoriach spiskowych. Na teoriach spiskowych dotyczących tego, dlaczego w Stanach się nie pojawia nic droższego poza Samsungami i Apple. Właśnie, poza ja bym takie mądre zdanie teraz wtrącić. Wiesz, dlaczego tam dominuje Samsung i Apple? Bo mają kasę w Stanach. I jak ja bym miał kupę pieniędzy, to też bym nie wychodził chyba poza te dwie marki. I tyle. Pewnie wiesz co, to nie jest, Adam, ale to nie jest kwestia kasy. Ale to jest proste. Adam, ale to nie jest kwestia kasy, dlatego że Huawei swego czasu wpompował w Stany po prostu gigantyczną liczbę, gigantyczne pieniądze. Przepraszam za to. Natomiast tutaj to jest jeszcze kwestia tego, że po prostu mają dobrą pogodę w tej chwili. No. Apple pozostaje jako, że Apple od zawsze miało całkiem niezłe wpływy w Stanach, mieli dobrych lobbystów. Tak, tylko ja nie mówię o Samsung najwyraźniej ma. Ja w praktyce nie wiem, jak to wygląda, natomiast sądząc po tym, jak wygląda rynek Ale w Stanach, ja nie mówiłem, o pieniądzach producentów i pieniądzach, jakie producenci wykładają na reklamy, tylko o pieniądzach, które ludzie posiadają. Adam, no ale zobacz, w Europie czy w Polsce jest tak, że tutaj nikt ci nie zabrania wchodzić jakimś innym technologiom. Jeżeli jakaś chińska marka się pojawi i zacznie nagle robić lepsze telefony, no weźmy przykład Xiaomi w Polsce, tak? No, ale przychodzi ci marka, której nikt nie zna, zaczyna sprzedawać niezłe całkiem smartfony. Ma bardzo dobre pieniądze. I się okazuje, że ludzie kupują. Bo jesteśmy, kurde, biednym społeczeństwem i dlatego kupujemy jak najtańsze smartfony, które oferują jak najwięcej. Po prostu Xiaomi odpowiedziało na nasze potrzeby. Dlatego ma sukces. Zobacz, że w UK im się nie udało, nie pykło im, zamknęli sklep w Londynie. Dlaczego? Bo tam ludzie mają hajs i oni don't care about, kurczę, chiński telefon, tylko oni I want iPhone'a, no. Dobrze, ale ja się z tym zgadzam, to są prawidła rynkowe, natomiast chodzi mi o inną rzecz. No. Trudno jest wyprzeć skądś jakąkolwiek markę, która jest w danym miejscu na świecie bardzo popularna. Nie wiem, w Indiach Xiaomi, w Chinach niech to będzie Huawei albo Honor, w Stanach niech to będzie Apple albo Samsung, w momencie, kiedy nie pozwalasz na konkurencję. A w Stanach w tej chwili jedyna marka, która mogłaby zagrozić Samsungowi czy Apple, to jest Huawei. Nie pozwala się Huaweiowi na konkurencję, ponieważ się po prostu ich wywala. Słusznie czy niesłusznie, ja nie wnikam. Natomiast w momencie, kiedy się nie pozwala na konkurencję, to tej konkurencji nie ma zwyczajnie, no już. I można poza tymi najdroższymi można sprzedawać tylko tańsze i gorsze. Jest to mocarstwo, nie podoba się, no to ciach i do widzenia. Ale wiesz co, chciałem jeszcze nawiązać do koszulki, którą masz na sobie. Bo mieliśmy też premierę właśnie tej marki. Co prawda ona była już trochę temu, bo to było 8 czerwca, ale pamiętajcie, nas przez tydzień nie było. No i chyba warto wspomnieć o tym telefonie. Mam na myśli, słuchajcie, Motorola One Fusion Plus. Ten plus jest trochę mylący, no ale za chwilę o tym.
To jest Motorola, słuchajcie, z wysuwanym aparatem do selfie. Natomiast jeżeli chodzi o całokształt tego telefonu, to jest to taki średniaczek. Ma Snapdragona 730, pamięć 6 plus 128, hybrydowe gniazdo kart, 6,5-calowy ekran IPS Full HD, no i fajną baterię, bo 5000 mAh, ale już z nie tak szybkim ładowaniem, bo 15-watowym, więc no tak średnio. Z tyłu mamy aparat, 64 mega główna matryca, oczywiście z łączeniem 4 pikseli w 1 i trybem nocnym. Szerokokątny aparat 8 mega tam też jest i 5-megowy aparat do robienia makro. No i oczywiście musieli dołożyć 2-megowca do rozmywania tła. Ten chowany aparat z przodu ma 16 megapikseli. No głośnik jest pojedynczy w tym telefonie, jest mini jack. Tak powoli zmierzam do końca. O, jest nowy interfejs Motorola MyUX, który w zasadzie jest czystym Androidem z paroma dodatkami pozwalającymi na lekką personalizację, no i z dodatkami, które już wcześniej były w Motorolach. No i dochodzimy do punktu takiego zapalnego, bo w sumie telefon jest całkiem fajny, ale kurczę, nie wiem dlaczego nie ma NFC. No tak trochę bez sensu, a cena tego telefonu wynosi 1399 zł i w sumie miałoby to wszystko bardzo dużo sensu, gdyby nie to NFC, przynajmniej w mojej ocenie. A telefonik jest całkiem ładny, zgrabny, jak to u Motorola. No i w zasadzie tyle, możemy jechać dalej. Powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Minęliśmy po drodze jednego LG-ka, dlatego że ja wspomniałem o dwóch, które... Nie, nie szkodzi. Wspomniałem o dwóch, które są identyczne, natomiast był jeszcze jeden LG, ale też w Stanach, w związku z tym właściwie pominięcie go to nie jest według mnie wielki grzech. Zawsze można zerknąć, on jest w nowościach, w związku z tym tam na górze, także możecie go zupełnie spokojnie znaleźć. Też nic ciekawego jakiegoś bardzo i też na stan. Adaś napisał i ja też dodałem do katalogu Vivo. Vivo wypuściło znowu smartfona, który jest de facto klonem, rzecz nazywa V19 Neo. No i to No tak, no i to też jest tak, że to właściwie jest nic nowego, dlatego że on był pod nazwą, zdaje się, V10 Neo, poza tym, nie wiem, V17 bodajże w Indiach, nie, gdzie indziej był. W każdym razie jest bardzo podobny do dwóch rzeczy, które się już właściwie pojawiły i o których też już właściwie mówiliśmy. Ja tylko wspomnę, jako że nazwa nowa, w związku z tym warto by było powiedzieć, że to jest średnia półeczka, niższa część średniej półeczki, ale jest Super AMOLED na przykład blisko 6,5 cala. Smartfon wygląda nie najgorzej, wyświetlacz jest całkiem fajny. To jest oczywiście rozdzielczość Full HD z plusem, nie ma notcha, jest dziurka po prawej stronie ekranu, po prawej, jeżeli patrzycie na wprost. Poza tym Snapdragon w 675, pamięć 128 albo 256 w zależności od wersji i 8 GB RAM-u. Aparaciki 48822 z tyłu, czyli nic specjalnego od szerokokątne i plus makro, plus tam rozmywanie tła. Z przodu 32 megapiksele. Także od średnia półeczka, nie ta najdroższa, ale taka w miarę osiągalna dla ludzi. Ładowanie może jeszcze 18-watowe, tak? No tak. W tej chwili też jest jakimś standardem, ale nic nowego. Adaś przeliczał z dolarów. I z dolarów mu wyszło 1415 zł, że trzeba by było zapłacić za tego smartfona, czyli doszedłby u nas jeszcze to podatek, z tym, że wejdę ci słowo, akurat dolary to tak dopisałem pro forma, przeliczałem z filipińskich peso. Aha, okej. No tak, peso. I to jeszcze jedna rzecz, która się pojawiła też chyba na Stany, Blade A3 Prime, tak? No tak, ale to też chyba tak. Od po prostu też taki raczej mocno podstawowy telefon, który raczej do nas nie trafi, natomiast jak już jesteśmy przy ZTE, to ja też tak kronikarsko wspomnę, bo żeśmy już o tych telefonach gadali. Axon 11 zarówno w wersji 5G, jak i w wersji LTE, czyli 4G, pojawił się w Europie, na razie w Niemczech. Ceny są o tyle ciekawe, że rozstrzał między tymi cenami jest ogromny, bo ten model LTE kosztuje 350 euro, a model 5G 600 euro, czyli
1560, prawie 2700. No jest różnica w tych telefonach, bo jest oczywiście inny procesor 5G, lepszy aparat w tym modelu 5G, ale kurczę, żeby aż tyle różnicy było. Różnica jest bardzo duża i jeżeli jest się człowiekiem oszczędnym, to ja bym się tutaj długo nie zastanawiał i brał tą wersję tańszą po prostu. No dokładnie, no, przynajmniej na razie. Dobra, kronikarsko żeśmy przejechali po ZTE. Natomiast może warto wspomnieć, co prawda ja nie sądzę, żeby w Polsce byli zwolennicy K-popu, czyli rozrywkowej muzyki koreańskiej, boys bandów i girls bandów, ale Samsung wypuścił w Korei tematyczny model związany z jednym z tamtejszych właśnie boys bandów, który jest oparty tak naprawdę na Samsungu Galaxy S20+. Nazywa się po prostu BTS Edition. Ma specjalną obudowę, specjalne tematy. Nie wiem, czy tam muzykę jakąś dołożyli. No chyba muzyce, wiesz co, chyba nie było nic w tym komunikacie. W każdym razie jest to wersja oficjalna, która ma być ponoć dystrybuowana, słuchajcie, nawet na całym świecie. A jest jednak nawet u nas trochę tych zwolenników, miłośników K-popu, bo to nie wiem, dlaczego się zrobiło strasznie popularne na świecie. Tak, ale u nas są raczej, chociaż nie wiem, kurczę, w tej chwili strzelam, ale zdaje mi się, że więcej jest miłośników niż miłośniczek, bo bandy to raczej dziewczyny wolą. Natomiast tak, powinni dla chłopaków też z jakimś girls bandem zrobić, bo też mi się zdaje. No, jest na co popatrzeć faktycznie. Koranki są dziewczyny świetnie tańczą, dlatego jest na co popatrzeć. Broń Boże, bez jakichś złych myśli. Ich uroda to tylko dodatek, ale miły dodatek. Warto, myślę, powiedzieć o tym, że co prawda nie oficjalnie jeszcze przez producenta, ale przez chiński urząd telekomunikacyjny wyskoczyła specyfikacja Asusa. O tak. ROG w wersji trzeciej. I właściwie większość specyfikacji znamy jakieś szczegóły niewielkie. Ja dodałem go do katalogu, dlatego że cena, jak wiem, podaje po prostu właściwe dane. Dosyć wiarygodne po prostu. No. Jest to specyfikacja oczywiście bardzo, bardzo mocna. To jest raczej ewolucja niż rewolucja, jeżeli chodzi o wygląd i możliwości poprzedniego i obecnego, tego przyszłego modelu właściwie. Mamy tutaj AMOLED-a w 6,6 cala, jest oczywiście Full HD, nie ma 4K. Jest bateryjka litowo-polimerowa, blisko 6000 mAh, to jest ładny ukłon w stronę graczy, dlatego że no, mogło być oczywiście zawsze więcej, ale jest to całkiem fajne. Widzajmy. Pamięci też będzie zdrowo, z tego co widzę. Tak, bo górny tier pamięci to jest 16 GB RAM-u. To tak. Jest to rzecz do mnie, wewnętrznej. Jest dosyć rzecz niesamowita. Będzie 8 albo 12 ewentualnie jeszcze tak, w wersjach technicznych. 256. Tak, 128, 256 i 512 rzeczywiście flesza. I chyba bez microSD, bo nie widziałem, nie? Widziałeś Przepraszam? Tam, widziałeś tam microSD w specyfikacji, bo chyba microSD nie ma. Nie, karty w Tena nie podaje i prawdopodobnie karty nie będzie. No jest oczywiście podświetlenie LED-owe. Mamy zdjęcie tego telefonu na żywo i tam jest jeszcze logo firmy Tencent Games, więc pewnie jakaś tam współpraca będzie, podejrzewamy. Tencenta znacie choćby, nie wiem, z najpopularniejszej ostatnio gry sieciowej przez ostatnie kilka lat w związku z tym. Dokładnie. Wiecie, kim jest Tencent? Tencent jest właścicielem bardzo wielu różnych fajnych studiów produkujących gry, zarówno mobilne, jak i te głównonurtowe na PC i na konsole. Tak, z aparatem nie wiadomo, bo na zdjęciu widać na bank, że jest potrójny, natomiast Tena podała tylko główną matrycę 64 mega. Tak. Pewnie będzie szeroki i albo makro, albo rozmywacz. No nie wiem, nie sądzę, żeby dali tele, chociaż byłoby miło, gdyby tak zrobili. Co prawda na tym zdjęciu na żywo jest widoczny napis pod aparatem, ale wybaczcie, nie mam aż tak sokolego wzroku, żeby go odczytać. Więc no nie będę tutaj strzelał i gdybał, bo no nie powiększam teraz to zdjęcie nawet sobie na ekranie, ale nidrydy. Coś tam jest dopisane, może będą kolejne fotki, to się dowiem. No cóż, wyskoczył kolejny klon Honora Enjoy 20 Pro.
z procesorem Dimensity 800. To jest fajny telefonik oczywiście na tej średniej półce, tam jest ten mediatekowy procesor, który obsługuje 5G. Ma paskudnego notcha, tam wyświetlacz 6,5 cala, Full HD oczywiście pracujący, pamięci 6 albo 8 RAM, 64 albo 128 flasha, także jest całkiem nieźle. Aparaty niestety standardowo 48 plus 8 szeroki plus 2 do rozmywania, 16 z przodu. Ale to jest klon, wcześniej już mieliśmy tego smartfona również, także nie jest to... To jest to, co się nazywa. Jest w VMALu dostępny w tej chwili, w związku z tym jest właściwie tylko w Chinach. No, przepraszam, wybaczcie. Do nas tak pod tą nazwą nie trafi, nie? Nie, na pewno do nas pod tą nazwą nie trafi. W Chinach się nazywa albo Enjoy Z5G, albo właśnie Enjoy 20 Pro. Różnica jest tylko w sprzedaży, dlatego że jedna sprzedaż to jest, czy jeden trafił do operatorów, drugi trafił do sprzedaży u jakby sprzedawców niezależnych na wolny rynek. W związku z tym to właściwie jest jedna różnica. A skoro już jestem przy Huawei, to przy okazji mieliśmy polską premierę w Huawei P40 Plus Pro. Ostatnio, powiem szczerze, zajrzałem, słuchałem dwóch po dwóch. To jest i podcast, i taki programik na naszego dobrego znajomego Krzysia, pozdrawiamy serdecznie, Galaktycznego. Możecie do nich zajrzeć, jeżeli chcecie. Natomiast oni właśnie opowiadali o P40 Pro, o tej wersji podstawowej. Krzyś się zastanawiał, co ten plus daje i że to chyba nic ciekawego. No, różnica jest według mnie dosyć spora, szczególnie, że dotyczy aparatów fotograficznych. Smartfon wygląda identycznie. Osiągi są bardzo podobne. Konfiguracja sprzętowa jest bardzo podobna. Poza właśnie aparatem, właściwie poza dwoma aparatami tele, które umożliwiają powiększenia. Jeden trzykrotne, drugi dziesięciokrotne. Oba bezstratne. Tak tylko uzupełniam i jakby jasne, wspominam, że była polska premiera. Próbowałeś zdjęcia tym aparatem może już? Nie, dlatego że egzemplarz, który miał do mnie trafić, no cóż, to jest skomplikowane. Nie trafił do mnie w każdym razie. No szkoda, bo kurczę, do mnie nie trafi. A strasznie jestem ciekaw porównania go z Galaxy S20 Ultra. Ale czego konkretnie porównania? No tego aparatu ze stukrotnym zoomem cyfrowym. No bo myślę, że taki trochę hype się zrobił na ten stukrotny zoom, a no nie wiem. Adaś, nie, naprawdę. Zarówno 50-krotny zoom w Huawei'ach, jak i stukrotny zoom w Samsungu, to są tylko rzeczy marketingowe. Samsung zrobił coś bardzo złego, puszczając w reklamie to powiększenie, jakby to było powiększenie właściwie zupełnie bezstratne. Rozumiecie, 100 razy sobie możecie powiększyć, nie wiem, żyrandol i widać, co mucha trzyma w łapce, tak? Nie, to tak nie działa. Właściwie w przypadku wszystkich marek oferujących tego rodzaju powiększenie cyfrowe, jest to właściwie zabieg marketingowy. Można tego, ja tego używam na przykład w Huawei'u po to, żeby zobaczyć, co mam pod lasem, tak? Jeżeli akurat nie mam pod ręką lornetki, którą zazwyczaj mam, ale jak nie mam, używam tego, żeby zobaczyć mniej więcej, co się tam dzieje. Ale to jest powiększenie koszmarnie stratne, podobnie jak w Samsungu. Jest to powiększenie, na którym po prostu wyłażą piksele. Jak się zrobi zdjęcie, to nic z tego zdjęcia, poza orientacyjnym zobaczeniem, co tam jest, nie można wyciągnąć. Dokładnie. Właśnie chciałbym zobaczyć tą różnicę. Czy jest w ogóle jakakolwiek, czy po prostu zabrnęli gdzieś w ślepą uliczkę i nie wiem. Nie to wiem, znaczy powiększenie cyfrowe tego rodzaju to już jest właściwie wyłącznie powiększenie oparte na doskonałości oprogramowania. Dlatego, że można P40 Pro zrobić na przykład zdjęcie księżyca przy tym największym powiększeniu i oprogramowanie dopowie resztę, ale ono nie dopowie reszty dlatego, że jest taki doskonały obiektyw, tylko dopowie resztę dlatego, że software'owo prawdopodobnie jest w stanie zrekonstruować obraz księżyca. Możliwe, że ma go gdzieś tam zaszytego i nakłada go albo się domyśla, gdzie są dalsze jakby części i rysuje. Ale i tak widać, że to jest powiększenie koszmarnie stratne, dlatego, że wychodzą artefakty takie dosyć specyficzne, bo to nie są artefakty kompresji, tylko są to artefakty wynikające prawdopodobnie z pracy oprogramowania AI, które robi na zdjęciu jakby charakterystyczne kwadraciki.
Słucham? Próbuje coś dośpiewać, prawda? Co... Tak, tak, tak. I wygląda na to, jakby sobie klonowało na przykład niektóre obszary w momencie, kiedy klonuje je z krawędzią, to to bardzo, bardzo mocno widać. Ja bym chętnie wypróbował i porównał jeden i drugi telefon, ale podejrzewam, że producenci no, na to nie pójdą. No, ale... Znaczy możemy to zrobić, natomiast ja jestem w tej chwili, ci nawet bez porównania powiedzieć, że jeden i drugi to są bardzo dobre smartfony fotograficzne. Ja mogę mieć swoje sympatie i jakby postawić na jeden albo na drugi, natomiast wiem, że wydaje mi się, że każdy, kto kupi, czy to najdroższe Huawei'owe, które kosztuje 5900, to tak z dwoma no tak, Adaś, ale słuchaj, to nie jest smartfon, który... No ja wiem, no, szczególnie, że konkurent kosztuje podobnie. Szczególnie, że konkurent kosztuje podobnie, tyle, że no, konkurent ma Google'a i myślę, że... Mało tego, ja słyszałem tłumaczenie w naszego szefa Samsungowego na Polskę, który mówił, że właściwie smartfon trafił do Polski wyłącznie na prośbę. To nie jest tak, że Huawei się upierał, żeby nam wrzucić na rynek tę najdroższą wersję. On trafił na prośbę prawdopodobnie i sprzedawców, i polskiego oddziału, jakby pracowników, ale podejrzewam, że głównie chodziło o sprzedawców, którzy chcieli mieć ten smartfon w ofercie. No, żeby zrobić hype trochę, no po prostu. Tylko powiedziałeś, że... Adam, oni nie podkreślają, słuchaj, wcale tego, nie wiem, wielkiego powiększenia cyfrowego. Oni podają rzeczywiście specyfikacje. Ja tak patrzę, bo powinienem mieć w tej chwili... No mam. Piszą, że pojemna bateria 4200, piszą, że 5G. No piszą, że 5 aparatów, ale też nie ma to jakiegoś... No jest, że rewolucyjny aparat, tak, w tej chwili. Jak on, no rewolucji to chyba tu nie ma. Natomiast, wiesz, Adam, nie widziałkę. Jest względu konkurenta. Tak? To znaczy jest, sorry, ale wybacz, ja się będę upierał, że jest rewolucja. Dlatego, że jakby pomijając sympatię albo antypatię do marki czy do samego urządzenia, natomiast nie ma na rynku urządzenia, które miałoby dwa oddzielne teleobiektywy dedykowane do dwóch różnych powiększeń bezstratnych. Nie, no. Sorry, nie ma. No dobrze, no nie ma, ale tak naprawdę powiedz mi, do czego w takim razie ten obiektyw z trzykrotnym zbliżeniem? Znaczy jak to do czego? No bo mamy drugi zoom, tak? Mamy zoom peryskopowy, a obok mamy obiektyw po prostu tele, tak? Adaś, sorry, że ci wytknę, ale obawiam się, że mało zdjęć robisz. No, dlatego, że... Ale no tak naprawdę do czego? No, ten trzykrotny zoom przecież mam też... teoretycznie mogę uzyskać w peryskopie, tak? Nie możesz bezstratnego uzyskać w peryskopie. Jak? Dziesięciokrotny masz uzyskać w peryskopie, trzykrotny masz uzyskać. Ale mam na sztywno ustawiony, ile on ma na sztywno ustawione? Dziesięciokrotny, tak? Tak. No. No. No to hybrydą da się nie, Adaś, no to hybrydą, ale tutaj nie masz hybrydy, tylko masz dedykowane obiekty. Jest różnica, uwierz mi, dlatego że robię na co dzień zdjęcia telefonem, którym mogę sobie ustawić zoom niższy. Mam pięciokrotny optyczny, tak? Ale mogę sobie ustawić niższy. I sorry, ale jeżeli chodzi o jakość, to nie jest taka jakość jak ten pięciokrotny bezstratny. Podobnie jest tutaj. Dziesięciokrotny bezstratny i trzykrotny bezstratny stosujesz do różnych rzeczy, tak jak fotografowie, którzy stosują obiektywy o różnej ogniskowej, po to, żeby fotografować różne rzeczy. Czasem jesteś czegoś bliżej, czasem dalej. Czasem chcesz jeden detal, a czasem detal, który jest znacznie dalej. W związku z tym tutaj mówię, dla mnie, jako człowieka robiącego dużo zdjęć smartfonem, to jest rzecz bardzo fajna, ale mnie na tego smartfona nie stać ze względu na jego cenę. Ja się zgadzam, że on taką cenę może mieć. Zgadzam się z tym, znaczy inaczej, twierdzę, że jest to bardzo fajne rozwiązanie, no ale mnie na niego nie stać, bo 6 tysięcy to jest jednak cena wysoka bardzo, nawet za flagowca. No jest, to faktycznie, no. Dlatego ja go z przyjemnością przetestuję, z przyjemnością nim sobie zrobię zdjęcia. Mówię, oni piszą, że rewolucyjny, może aż tak ogromnej rewolucji nie ma, niemniej jest to zupełna nowość na rynku, bo nie ma innego telefonu z dwoma dedykowanymi aparatami do zdjęcia. No dobra, w porządku. Jeżeli chodzi o rzeczy pozostałe, o Adaś, widzę jeszcze tutaj Honora X10 wyciągnął, mianowicie, że to nie będzie jeden tylko i wyłącznie. Mi się zdaje, słuchaj, że oni mówili, znaczy Chińczycy pisali chyba,
ale wydaje mi się, że widziałem to rzeczywiście w chińskich sieciach społecznościowych, że tych x dziesiątek będzie więcej, że ma być właśnie, nie pamiętam, czy były podane nazwy, wydaje mi się, że Pro było. Pro i Max, teoretycznie. Maxa nie kojarzę właśnie, ale tak, rzeczywiście ma być ich więcej i mają rozszerzyć jakby serię X10. Mhm. Natomiast chyba mi się skończyły telefony. Nie, to poczekaj, no to jeszcze. A nie, HTC mamy przecież jeszcze. Ale to za chwilę, to zostawmy na koniec, bo tu się pewnie rozgadamy znowu. No. Jeszcze kronika taka towarzyska, że jeszcze jak już jesteśmy przy Honorze, to wypłynęła nieoficjalna specyfikacja Honora 30 Lite w dniu dzisiejszym, ale to odsyłam was do artykułu, bo to jest na razie plota. I nie pamiętam, słuchaj, czy myśmy już gadali o takim modelu jak Huawei P Smart S, który został zaprezentowany oficjalnie. Myśmy go chyba wspominali, bo był w przecieku. Powiem szczerze, że nie pamiętam. Dobra, bo wiesz co, patrzę po datach. 9 czerwca, czy już po poprzedniej tygodniówce. Myśmy o nim, słuchajcie, mówili, więc się nie będę rozwodził. To ja tylko dodam, że wyszła cena. Wyszła cena, która wynosi 260 euro. I ponieważ jest to cena z rynku europejskiego, no to możemy w zasadzie powiedzieć, że przeliczamy ją już od razu z podatkiem i to jest 1160 zł. A co ten telefon oferuje, to możecie sobie zerknąć albo w linku, albo zajrzeć do wcześniejszej tygodniówki. Wiesz co, jeszcze przed tym chyba pominęliśmy też, a nie, nie pominęliśmy. Nie pominęliśmy, ale też kronikarsko. Realme X3 Super Zoom i Realme 5i zadebiutowały w Polsce. Ceny macie w artykule podlinkowanym. Już nie będę was teraz zamęczał cenami. Kto zainteresowany, to albo już wie, albo sobie sprawdzi. Natomiast przejdźmy do chyba najsmutniejszej części naszej tygodniówki, do nowych smartfonów HTC. I kurde, no ja bardzo lubię markę HTC. Zaraz się normalnie rozpłaczę, jak czytam te specyfikacje, bo no nie wiem, nie wiem nawet co powiedzieć, powiem wam szczerze. A to powiedz może, co ci nie pasuje, to będzie najłatwiej. W zasadzie wszystko mi nie pasuje, bo te smartfony, które HTC pokazało, są bardzo poprawne. Naprawdę. Tu nie ma się do czego doczepić, bo i nie najgorzej wyglądają i mają nie najgorsze specyfikacje. Trochę ciężko mi oceniać, bo ceny nie znamy, ale serio, mam wrażenie, no nie chcę tutaj urazić dumy marki HTC, firmy HTC, ale trochę takie mam wrażenie, jakbym oglądał wielką gwiazdę estrady, ale już taką w podeszłym wieku, która wchodzi na scenę, jeszcze bardzo chce śpiewać i śpiewa, a my zamiast podziwiać, to jej współczujemy. Takie mam odczucia, bo wiecie co, jest flagowy model HTC U20. Czyli to kiedyś było naprawdę coś, było U11, które było mocno innowacyjne w swoim czasie i do tego śliczne. Później była U12, też naszpikowana bajerami po same brzegi. A teraz dostajemy U20 5G, który wcale flagowcem nie jest, bo to jest znowu smartfon z klasy tych semiflagowców, tych takich oczko niżej, bo ma Snapdragona 765G. To bardzo dobry procesor, ale nie topowy w ofercie Qualcomma. Ma 8 giga RAM-u, pamięć 256, czyli też nie jest źle. Obudowę ma taką o trochę stonowanej, trochę bym powiedział, brzydkie słowo, sztampowej, ale takiej typowej, obecnie bardzo często spotykanej stylizacji, bo mamy pionową oprawkę aparatu, mamy wyświetlacz z dziurką i ciekawostkę, klasyczny płytkowy czytnik linii papilarnych. W sumie to dobrze, bo tych ekranów, które ja prawdę mówiąc nie lubię, ale tak trochę oldschoolowo to wyszło z tym czytnikiem na plecach. Niezgodnie z aktualnymi trendami mody, nie? Duży. By the way, ja się zgadzam z Adamem, to znaczy ja również nie znoszę w czytniku linii papilarnych ekranowych i nie znalazłem do tej pory żadnego modelu, w którym by to działało tak dobrze jak tylny ten standardowy. Prawda? Patrzymy jeszcze na ten ekran, na ten telefon od frontu. Ja proponuję spojrzeć w artykule na rendery i albo grafik skrzywdził ten smartfon, albo ma on również moim skromnym zdaniem zbyt szeroką ramkę jak na tegorocznego flagowca, którego teoretycznie rolę ma pełnić nawet semiflagowca. No bo ta ramka jest po prostu zwyczajnie szeroka i telefon wygląda, tak mówię, trochę oldschoolowo. Ale jest duży, 6,8 cala ekran, ale Full HD+.
więc też jakiejś kurczę rewelacji tu się nie doszukuje. Przednia para 32 mega może być całkiem niezły, ale tylny to taki już też typowy średniopułkowy, 48, 8 i 2 razy 2 mega. Czyli wiadomo, szeroki kąt dodatkowy, dodatkowe makro, dodatkowe rozmywanie tła. Jakoś też ten aparat specjalnie mnie nie porwał, trochę bardziej mnie porwał akumulator o pojemności 5000 mAh. No i teraz w obu są akumulatory rzeczywiście 5000, to jest największa zaleta obu smartfonów. Ja o drugim jeszcze nie chciałem mówić, bo chciałem jeszcze pogręcić, bo nie wiem właśnie, kurczę, przynajmniej do tej pory nie znalazłem, ile to będzie kosztowało. Szukałem na Tajwanie, nie znalazłem ceny tego telefonu, a ona by dużo wyjaśniła, bo jeżeli HTC zaproponuje go w korzystnej cenie, czytaj niskiej, to jest faktycznie materiał na przebój, bo jest to bardzo poprawnie zrobiony telefon, który chyba niekoniecznie ma ambicje bycia flagowcem, ale jeżeli będzie tani, no to będzie całkiem spoko, tylko znając HTC, to mam bardzo poważne obawy co do tej niskiej ceny. Kurczę, a tak lubię tą markę, po prostu jest to jedna z moich takich marek, no nie wiem, no do której mam jakiś szczególny sentyment, nie? No i o drugim telefonie Jacek zaczął mówić, który jest pozycjonowany już niżej, bo to jest Desire. To jest HTC Desire 20 Pro, no i tu również to Pro też takie trochę mi się wydaje na dokładkę, ale telefon już jest trochę już się zaczyna wyróżniać, bo ma fajny tył, ma takie prążki ukośne na tylnej ściance. Już to ma coś takiego, co zahacza wzrok, co pozwala zapamiętać ten telefon w odróżnieniu od tego flagowego U20. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, ale no mnie to się bardzo podoba. To znaczy, o wielu rzeczach mówiłeś i tak myślałem po drodze, żeby do wielu się odnieść, ale nie chciałem ci przerywać. Pierwsza rzecz dotyczy może nie tego modelu, tylko marki ogólnie. W przypadku HTC bardzo wiele osób używających smartfonów ma ogromny sentyment albo ogromną słabość do tej marki. Głównie ze względu na to, że tak jak Nokia brylowała na rynku telefonów w ogóle mobilnych w momencie, kiedy wystartowali i okazało się, że mają i pomysły, i ogromne biura projektowe, i ludzi, którzy mają po prostu rozumy 6 na 9 i są w stanie wymyślać świetne zupełnie projekty. Podobnie w przypadku HTC, to była firma, która na rynku smartfonowym po prostu pokazywała rzeczy niesamowite od samego początku. Innowator totalny po prostu. Tak, a co dziwne, pokazywali je głównie nie pod swoją marką, dlatego że HTC przez bardzo długi czas było dostarczycielem urządzeń dla różnych innych brandów. Większość z tych brandów już w tej chwili nie istnieje. HTC przetrwało i jak widzimy, kondycji cieszymy się, że żyje. No dokładnie, tak wygląda. Nie? Natomiast w przypadku tych obu telefonów ja myślę, że to sformułowanie, którego Adam użył, czyli że są to smartfony poprawne, to jest to sformułowanie trafiające po prostu w punkt. Dlatego, że one wyróżniają się w sposób niewielki, jeżeli chodzi o design, mają stosunkowo nudne obudowy. No i prawdą jest to, czy się to komuś podoba, czy nie, no ale rzeczywiście wyróżnikiem tego Desire'a jest ta prążkowana obudowa. Mówię, ona się może podobać albo nie. Oni tam zastosowali jeszcze jeden taki motyw. W wersji czarnej zrobili żółty obrys dwóch oczek aparatu i żółty przycisk. W wersji niebieskiej jest to również zachowane, czyli na czarnym panelu z aparatami jest niebieski obrys aparatów plus wyróżniony również ciemniejszym niebieskim kolorem przycisk. Ale to są elementy designerskie, które wpływają na to, że rzeczywiście smartfona można odróżnić od innych, natomiast globalnie, jeżeli chodzi o bryłę, jeżeli chodzi o projekt, sorry, gdybym wziął do ręki, prawdopodobnie nie odwrócił do tyłu, tyłem. Zgadzam. Prawdopodobnie nie widziałem, że jest to HTC. Stąd, tak, to, no. Stąd również jest mi przykro, że ci, którzy wprowadzili coś, co oczywiście nie weszło na rynek smartfonowy, później okazało się kulą w płot, ale ci, którzy wprowadzili kuleczkę do sterowania kursorem na ekranie smartfona, produkują w tej chwili rzeczy, które rzeczywiście trudno jest odróżnić od innych smartfonów obecnych na rynku. Mam wrażenie, że po prostu nie chcą, nie mogą
inwestować w rozwój, w R&D. I te smartfony, które są, to po prostu zrobili, powiedzmy, z dostępnych na rynku komponentów, dobra, składamy smartfona, złożyliśmy, jest jakiś, już, ale nie ma innowacji. A kurczę, kto pierwszy zrobił telefon z Androidem w ogóle? No właśnie, HTC. Metalowa obudowa. Moi drodzy, metalowe obudowy smartfonów, chociażby iPhone'ów, zawdzięczamy firmie HTC, przypominam. Ba, kto rozmnożył obiektywy? HTC, pierwszy telefon, który miał dwa obiektywy z tyłu, to było HTC. Nikt o tym już prawie nie pamięta. Co tam jeszcze było? Bo jeszcze coś wymyślałem. Przeźroczysta obudowa, tak? To z ostatnich czasów, bo to jest pierdoła, a nie innowacja, tak? No ale również. No, ale ta ściskana obudowa powróciła w wielu innych smartfonach, chociaż może w lekko zmodyfikowanej formie, ale na przykład były Soniaki, które się tapało w bok. Teraz w bardzo wielu gamingowych smartfonach mamy ciapane z boku dotykowe przyciski na ramce. To też jest jakieś, chyba podejrzewam, rozwinięcie technologii i pomysłu HTC. Kurczę, tam mnóstwo jeszcze rzeczy było. Pierwszy telefon z ekranem Full HD to chyba było HTC też. Pierwszy chyba, nie pamiętam, trzeba było spojrzeć w historię, bo powiem szczerze, tak z pamięci mówię. Coś z procesorami jeszcze było, że tam pierwszy dwurdzeniowy, pierwszy czterordzeniowy to też były, zdaje się, HTC. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale któryś na pewno z tych procesorów jako pierwszy miał HTC. Kultowy model HD2, na którym na przykład ludzie potrafili Windowsa odpalić, takiego komputerowego pełnego, i który modyfikują ludzie do tej pory i się nim bawią. Kurczę, w tamtych czasach, jak ja zobaczyłem ten telefon, to po prostu wybałuszyłem gały i tak popatrzyłem na iPhone'a 4, mówię, kurde, jakie to jest biedne w porównaniu z HD2. Także no, a teraz? No teraz zrobili poprawne smartfony i kurczę, no, no smutek, bo w zasadzie tym telefonem no, nie ma się do czego przyczepić, no, no nie ma. No, natomiast nie są to telefony, które moim zdaniem są na miarę HTC i na możliwości HTC i na to, czym ta firma była dotąd i co nam dawała. Pomyślicie sobie, siedzi dwóch dziadków i narzekają na dobre czasy. Trochę tak, a trochę jest tak, że po prostu jeżeli coś dawniej było obiektywnie dobre, bo prezentowało nowatorskie podejście do jakiegoś rynku, nowatorskie podejście do urządzeń, które firma, która dbała o klienta, która dbała o to, żeby zaskakiwać po prostu przez cały czas i robić niespodzianki swoim użytkownikom. Tak, z różnym skutkiem, ale było to coś nowego, była to jakaś kurczę innowacja. No. No w tej chwili pozostaje mi być ewentualnie fanem Vive'a, który według mnie... No ale to jest nie telefon. ...zanim jeżeli, ale to zupełnie inny rynek. Nie, tu podzielam, bo można zostać fanem, naprawdę. Nawet jak się, kurczę, nie lubi gier, to naprawdę jara. O, jeszcze mi się przypomniało, przezroczyste obudowy, kochani, też HTC zawdzięczam. A to ja właśnie mówiłem, o przezroczystych... A ja mówiłem o tych, o zgniatanych, dobra, a ja wtedy gadałem o zgniatanych, no ale... Zobaczcie, ile rzeczy zawdzięczacie firmie, o której w tej chwili już mało kto pamięta i która wypuszcza poprawne smartfony. Adam tam napomykał, natomiast nie powiedzieliśmy jasno, one rzeczywiście wyszły na Tajwanie. Ja je znalazłem w ofercie kilku sklepów, ale niestety nie spisałem ceny, ponieważ ja się cenami nie zajmuję. A, szkoda, widzisz, trzeba było mi przysłać. To ja ich szukałem ich w sklepach ze względu na szczegóły specyfikacji, czegoś doszukiwałem, coś próbowałem znaleźć, natomiast cen niestety nie pamiętam, czy były to po pierwsze. No nie pamiętam, jakie były, jeżeli... Ja go widywałem w sklepach, tylko że było właśnie TBD cena, tak? Albo był zaślepka 4,9, bo takie faktycznie to było. Natomiast cen konkretnych, ale może ktoś znajdzie. Jakbyście znaleźli, byście znali ceny, to kurczę, dopiszcie w komentarza, bardzo prosimy. Pewnie, oczywiście, że tak. Nasze ględzenie, bo to też jest naprawdę godne pochwały, że czasem nas poprawiacie i bardzo za to dziękujemy, bo człowiek jest istotą omylną, a nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Tak, dzisiaj a propos poprawek, jeden z naszych użytkowników na MGSM-ie poprawił mi, że jeden z telefonów, ponieważ Japończycy zazwyczaj wpisują, u nas tego się nie robi, natomiast Japończycy w przypadku swoich wersji wpisują na przykład dwa rodzaje certyfikacji IP, jeżeli telefon dwa rodzaje certyfikacji IP posiada. Ciekawostka, IP68 nie oznacza, że smartfon ma automatycznie wszystkie inne odporności związane z niższymi IP, zarówno jeżeli to dotyczy kurzu, jak i odporności na wodę.
I Japończycy na przykład podają IP65 albo X5, jeżeli wolicie, bo ten kurz tutaj nie jest istotny. Jest to odporność na strugę wody. Mhm. I IPX8 albo 68, jeżeli dorzucić kurz do tego, jest to odporność na zanurzenie między innymi, tak? Natomiast jedno jakby nie wyklucza drugiego, to po pierwsze, poza tym to, że jest wyższa specyfikacja, nie oznacza, że jest niższa, bo one dotyczą różnych rzeczy. Dokładnie. Jeżeli podają Japończycy IP65 i IP68, to ta szóstka to jest to samo. Natomiast piątka i ósemka dotyczy różnych specyfikacji. To jeszcze tak z cyklu bawimy i uczymy. No, czekaj, bo jeszcze nie skończyłem, bo ten dzisiejszy poprawiający mówi, że on zadzwonił do Samsunga, bo to akurat dotyczyło modelu Samsunga, i się dowiedział, że tam jest IP68. Sorry, prachu, nie zadzwoniłeś do japońskiego oddziału Samsunga i ich nie spytałeś. Ja nie wiem, jak jest z wersją europejską. Jeżeli Samsung nie podaje tych odporności, to bardzo możliwe, że w wersjach europejskich nie ma, ale wersja japońska ma wyraźnie opisaną nazwę główną. To jest wersja japońska. Japończycy z Samsunga w dokumentacji pisują jedną i drugą specyfikację. O który model chodziło? To nie jest ten, co był najpierw w Japonii, a później przed Europy? Bo był taki model. 41 chyba. No, wydaje mi się, że A41, ale nie jestem pewien. Anusia, nasz nie ma. Słuchajcie, proste jak budowa cepa. No. Ja bym to taki... tyle, no. Bardzo możliwe. No, niemniej, no mówię, słuchajcie, o poprawki... W tym modelu Jacek opowiada, ale był taki model, który w Japonii miał, u nas nie ma wodoszczelności. Nazwa jest w zasadzie ta sama. Poprawki są bardzo mile widziane za każdym razem, ale jeżeli ktoś mi tonem nieznoszącym sprzeciwu podaje jakąś poprawkę, która do tego jest błędna, no to sorry, no ale ja muszę wytłumaczyć, że ona nie jest właściwa, jeżeli nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No tak już jest. No tak, ale wtedy urażasz człowieka, bo pokazujesz... Tak, bo mu mówię, że nie ma racji, dokładnie. Nie mieć racji. To chyba tak na koniec jeszcze, bo idą wakacje, a Jacek zaczął o tych normach wodoszczelności mówić, to pamiętajcie, odporność na zanurzenie w wodzie nie oznacza, że to jest odporność na zanurzenie w wodzie morskiej, bo idą wakacje i będziecie topić telefony w morzu. To tego nie róbcie, bo tylko nieliczne są odporne na wodę morską i producent zazwyczaj komunikuje to osobno i to wielkimi literami, bo jest się czym pochwalić. Mało tego, kochani, normy IP, a właściwie klasy odporności IP, dotyczą wody słodkiej, czystej. Woda basenowa nie jest wodą czystą, ponieważ zawiera chlor na przykład. A w basenach termalnych to jest normalnie solanka, czyli w zasadzie woda ze składem podobnie agresywnym jak woda w morzu. Także kochani, nie, do basenów bez telefonu, naprawdę, o telewizor gaz, naprawdę, bo sam utopiłem telefon w basenie, to wiem o czym mówię. O, zapalił się. Znaczy, przepraszam, zaświecił się, nie zapalił. Bo gdyby się zapalił, byłoby smutno. Nie, to nie Rubin, na szczęście. To jest, kurczę, renomowanego producenta, o którym już dzisiaj gadaliśmy, więc... Słuchaj, a nasi widzowie wiedzą, co to jest w ogóle Rubin? Rubin to był, słuchajcie, taki rosyjski telewizor CRT, wielki jak stodoła, a płonący jak najbardziej palne rzeczy, które sobie jesteście w stanie wyobrazić, jak już ich kopcący wtedy. Bo on się lubił się zapalić, jak to mówię, lubiał. No ja go kiedyś z piwnicy wynosiłem. Jezus Maria, ludzie. 50 kilo żywego telewizora. Znaczy już nie żywego. Wiesz co, ja jeszcze o jednej rzeczy, bo znalazłeś dosyć ciekawą rzecz dotyczącą projektu TCL, projektu, który na razie jest szkicem patentowym tak naprawdę. Niemniej zakłada obecność przedniego aparatu w ekranie niewidzialnego pod ekranem, czyli takiego, który nie ma ani kropki, ani notcha, ani nic. I jest w dolnej części wyświetlacza. Tak, no o tym aparacie pod ekranem to słyszymy. Ciekaw jestem, kto pierwszy go pokaże. To jak już jesteśmy przy tego rodzaju dziwnych patentach, to dzisiaj jest jeszcze dziwny patent od Samsunga, aparaty, które się będą mogły kiwać, wychylać z tyłu, czyli objąć na przykład szerszy plan. Tych aparatów od cholery, 6 aparatów zdaje się tam chcą wsadzić albo 5. No zobaczymy, patent, więc pewnie to i tak trafi do szuflady, raczej chyba tego nie zrobią, chociaż pokazują 3 warianty tego rozwiązania. 3 warianty, czyli tak mamy 3 Galaxy S.
taka moja teoria, jakby coś, to pamiętajcie, kto pierwszy wam o tym powiedział. Mnie się ani jeden szkic, ani drugi nie podoba, to znaczy... Stanieć wygląd. Wystarczą mi te 120 czy 118, one praktycznie są jeszcze mniejsze, ale umówmy się, że 110 stopni mi wystarczy, jeżeli chodzi o panoramę, jest okej okay w miarę. Zawsze mogę sobie zrobić panoramę łączoną za pomocą software'u, chociaż tam są oczywiście zniekształcenia. No ale rzadko to... zdjęcia robi, nie? Stosunkowo. Tak, tak, też mi się, znaczy szerokokątnym robię dosyć często, natomiast te łączone rzeczywiście bardzo rzadko. I jeżeli chodzi o aparat pod wyświetlaczem, to będą wszystkie, nie kupujcie pierwszego telefonu, który z tym się pojawi, bo on będzie cierpiał na wszystkie możliwe choroby wieku dziecięcego. Otóż to będzie po prostu ssało, jak to się mówi. A skoro jeszcze gadamy o aparatach, to jeszcze też ciekawy patent. Chińczycy pokazali aparat z peryskopowym obiektywem, ale z płynnym zoomem, czyli takim prawdziwym zoomem, gdzie soczewki sobie jeżdżą. I możecie płynnie podkreślam, zmieniać zbliżenie optyczne, bo na razie to możemy je robić skokowo. 3 razy, 5 razy, 10 razy, no zależy ile tam, jak Jacek o tym Huawei mówił, jest jeden obiektyw na 3, jeden na 10. Pomiędzy wszystko robi oprogramowanie. A tu będzie robiła cały czas optyka, co jest bardzo fajne, ale też poczekajmy, niech oni to wprowadzą, pogadamy jak to będzie w jakimś konkretnym smartfonie, ale coś czuję, że ja go kupię. Tutaj miałoby być tak jak w normalnym aparacie fotograficznym, to znaczy ten skok jakby powiększenia nie jest tam bardzo duży ze względu na możliwości smartfona, mało miejsca w obudowie. Niemniej mi się to bardzo podoba i ja nie chcę się jakby chwalić, ale gdybyśmy mieli wśród oglądających masochistów, którzy sięgają czasami w głąb w naszych tygodniówkach, to w momencie, kiedy po raz pierwszy pojawiło się rozwiązanie peryskopowe i ja wam je opisaliśmy je w przypadku jednego z chińskich producentów, na MWC. Kiedy po raz pierwszy pojawiło się na MWC i opisaliśmy wam to rozwiązanie, ja mówiłem, że naturalnym następnym krokiem będzie zrobienie ruchomych soczewek, które rzeczywiście dopiero wtedy pokażą moc tego peryskopu, który będzie w stanie w sposób płynny przejść z powiększenia na przykład właśnie 2 albo 3 razy do powiększenia 7 albo 8 razy. Tak jak w przypadku tego rozwiązania, o którym Adaś w tej chwili mówi. To jest rozwiązanie, które już jest chyba prototypowe. Ono nie jest, zdaje się... Kto to wie? W zasadzie czekamy teraz, kto pierwszy go właduje do smartfona. Ale wiesz co, chyba nie ma jeszcze produkcji masowej, zdaje się. To jest... Wiesz co, ja kiepsko czytam po chińsku, ale coś już było, że jest ready to production, czyli może to jest... nie tu po prostu... Tylko jest wajcha do przestawienia. Ale to, co mówię, to jest na razie nadal etap prototypowy, to znaczy to już jest gotowy produkt, który nie został wdrożony do produkcji masowej, o może w ten sposób, tak? Okay. I tu masz rację, bo może po prostu czekajmy, aż ktoś to zamówi, wtedy przestawimy wajchę, ruszy taśma, zaczną to tłuc, może jeszcze wyjdą jakieś poprawki po drodze, nie wiemy, ale w zasadzie jest to ready to go, tylko no chwila, tak, moment. Chyba pisałeś, że jest szansa, że on po raz pierwszy trafi do Huawei, dlatego że mówiłeś chyba, że oni mają jakieś interesy. Oni tam wyczytałem, że oni robią właśnie aparaty do którychś tam peryskopowe dla Huawei, a oni dostarczyli. Nie wiem, czy całe moduły, czy tam częściowo te moduły podwykonują, ale w każdym razie są podwykonawcą Huawei'a, więc możliwe, że to właśnie w Huawei dostaniemy pierwszy tego rodzaju aparat. Nie byłbym zaskoczony. Prawdę mówiąc, aczkolwiek wolałbym, żeby to był telefon z Google, bo wtedy bym go kupił autentycznie. Bez względu chyba na cenę, bo po prostu chcę tego i nawet mi to jest do pracy potrzebne, więc nie ma to tam. Ja jestem również jak najbardziej za, co prawda wolałbym właśnie, żeby ten skok był troszeczkę większy, czyli na przykład tak jak tutaj skokowo mamy 3 razy albo 10 razy, właśnie nie skokowo, no na skokowo. Tak tutaj chciałbym płynne rzeczywiście od 3 do 10 i byłby to dla mnie smartfon idealny, jeżeli przy okazji byłoby kawałek światła jeszcze w tym obiektywie, tak? Bo tutaj największym problemem do rozwiązania jest światło. Fizyki nie oszukasz. Tutaj mam podaną ogniskową. Słuchajcie, ekwiwalentna ogniskowa 85-170 mm, czyli nie taka mała wcale. To się przekłada na zoom nawet do 7-8 razy, startujący od 3 albo 5. Także kwestia po prostu pewnie zastosowanych soczewek i albo mamy zoom 3-7 razy, albo 5-8. No,
Kurczę, jak Soczewkami też jest problem, bo im większe powiększenie, tym większe zniekształcenie jednocześnie. I to tutaj też nie jest światło, nie? Więc no, to nie będzie takie hop-siub, żeby to weszło do telefonów, ale dobre. Słuchaj, bo już ludzie za moment pójdą spać. No słuchajcie, moi drodzy, życzymy wam dobranoc. Jeżeli już zasnęliście, śpijcie zdrowo i spokojnie. Natomiast jeżeli dotrwaliście do tego momentu... To wam gratulujemy i dziękujemy. Udanego weekendu. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie. Cieszcie się ze słońca, jeżeli będzie, albo z deszczu. Uważajcie na burzę, bo mają być podobno. U mnie się już pochmurzyło, nie wiem jak u ciebie. Nie, u mnie jest jeszcze czyste niebo i słońce wali przez chmury, co prawda trochę, ale je przewali z góry. U mnie jest taka duchota, że po prostu masakra, siedzę przy zamkniętym oknie, bo hałas jest z ulicy. No ja musiałem wentylator wyłączyć, bo zazwyczaj chodzi tutaj na pełnej trąbie, w tej chwili jest włączony. Ja dobra, dzięki, pamiętajcie, że jesteście i do zobaczyska w następnym. Hej, trzymajcie się.